Jak to się zaczęło z Renią wszystko? No, zapoznanie było w internacie. Bardzo było miło. Gdy przyszła pierwszy raz do internatu, po prostu no, dowiedziałem się, że ktoś przyszedł, tak? Po prostu no, trzeba było iść zobaczyć. Poszedłem na górę. Fakt jest taki, że mieszkała nade mną, co było bardzo miłym zaskoczeniem. Pojawiła się tak nagle. Dlatego postanowiłem pójść na górę, zobaczyć, kto przyszedł do internatu. I zapoznanie było oczywiście pierwszy początek, zawstydzenie, no cześć, jak masz na imię, jak się nazywasz, a co robisz, a gdzie chodzisz do szkoły. No później, gdy już zaczęliśmy tak bardziej ze sobą nawiązywać bliższy kontakt, to po prostu pytaliśmy się, no, jak gdzie mieszkamy i tak dalej. Dlatego już po naszych wspólnych jakichkolwiek zapoznaniach i tak dalej, po prostu zaczęliśmy ze sobą chodzić. No, jeżeli to tak można nazwać. Początki były takie bardzo udawające, no ale jednak wyszło to bardzo śmiesznie. Zresztą cały internet nie wiedział o tym, jak to jest, no ale udawaliśmy to, że niby ze sobą chodzimy, a tak naprawdę nie chodzimy. Ale no, my wiedzieliśmy o tym, reszta nie. To było najważniejsze dla nas. No tak, z Sebastianem poznaliśmy się w internacie, w szkole średniej. No już od samego początku chyba między nami coś zaiskrzyło. Wszyscy naokoło widzieli to chyba tylko nie my sami. Już dużo wcześniej nasza wychowawczyni mówiła, zawsze pamiętam teraz jej zdanie, że Renatka kocha Boryska, tylko chyba sama jeszcze o tym nie wie. I no chyba miała rację, albo przewidziała, albo po prostu widzieli wszyscy to naokoło wcześniej i wszyscy mówili już, że na pewno ze sobą będziemy i w ogóle my chyba bardziej się z tego śmialiśmy na początku. I jakoś tak chcieliśmy, zbliżał się prima aprilis w kwietniu i chyba jakoś dwa tygodnie wcześniej stwierdziliśmy, że może nabierzemy wszystkich, że jednak ze sobą jesteśmy, skoro i tak już tak wszyscy uważają. No i tak z tego udawania dwa tygodnie przed prima aprilis chyba już tak w końcu sami się w to wkręciliśmy i tak zostało. No także z tego kłamstwa naszego takiego wyszło po prostu, wyszedł nasz związek. No i jesteśmy razem już 7 lat. A więc moją narzeczoną, już teraz można powiedzieć, kocham za to, jaką jest. Jest miła, szczera, serdeczna. No, najważniejsze jest to, jak bardzo poświęca się dzieciom. No kocham ją za wszystko, za cały kształt, jaka jest. I mam nadzieję, jaka będzie zawsze. Najważniejsze to, żebyśmy się zawsze kochali. No, sobie kocham za to, że jest bardzo wesoły, zawsze potrafi mnie rozbawić. Jest bardzo troskliwy, opiekuńczy, naprawdę w bardzo wielu rzeczach mi pomaga. No, jest taką duszą towarzystwa, także na pewno nikt z nim nie może się nudzić. It's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go.
chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w organizacji naszego wesela, a także wszystkim gościom za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nami w tym ważnym dla nas dniu. Dziękujemy również wszystkim gościom za przybycie. Mamy nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze się bawicie i będziecie się bawić oczywiście z nami do białego rana. Życzymy dalszej udanej imprezy.